nad nimi. Tymczasem zbliżamy się do zakończenia części zasadniczej imprezy w Toliatti, drugiej rundy Mistrzostw Europy. Jurica Pawlicz w kasku czerwonym pojedzie w ostatnim, 20. wyścigu części zasadniczej. Martin Waculik cały szczęśliwy. Tak, wiemy, że jest w finale. Adam Krużyński z prawej strony, szef firmy Nice, bardzo, bardzo zaangażowany także w przeprowadzanie wszystkich tych zawodów. Rywale Jurisy Pawlica w kasku czerwonym jednak są bardzo dobrzy. Emil Sajfudinow w kasku niebieskim, Janusz Kołodziej w białym i Peter Kildemant w żółtym. A więc los zrządził tak, że w tym ostatnim wyścigu mamy tutaj zawodników, którzy no właściwie będą bezpośrednio rywalizowali o awans do finału, o drugą pozycję za plecami Waculika, bo przypomnijmy, Kildemant punktów 10 i Sajfudinow 10. 10 ma także Pedersen, ale w 5 startach. No i Janusz Kołodziej, na niego jeszcze także liczymy, 6 tylko punktów. Uwaga, poszli! No i kask niebieski, a więc Emil Sajfudinow króciutko przy krawężniku idzie na drugiej pozycji. Janusz Kołodziej rozpędza bardzo maszynę, ale Emil przypilnuje krawężnika, podobnie jak Janusz Kołodziej. Kildemant na razie 3, no tak, już właśnie jest po zabawie, jest na drugiej pozycji. Znowu pojechał bardzo ostro, bez pardonu, no ale tak jak kiedyś mawiał Zenon Plech, tak się jeździło na żużlu, teraz to już właściwie każdy taki atak wywołuje oburzenie kibiców. Poprzednio takie ataki były na porządku dziennym. No tak czy inaczej, mamy Kildemanda, który tutaj stara się bardzo mocno atakować prowadzącego Emila Sajfudinowa. Tymczasem Janusz Kołodziej spadł nam na czwartą pozycję po tym, jak widzieli Państwo, podniosło mu motocykl przy wyjściu z pierwszego łuku kolejnego okrążenia. Jurica Pawlicz skończy być może tylko z jednym punktem. No i także jego nadzieje na być może bardzo dobrą pozycję troszkę mogą spalić na panewce. Miał punktów 8, teraz będzie miał ich tylko 9. Ale Kuba już liczy szybko te punkty i będzie mógł Państwu powiedzieć, czy to wystarczy, żeby Jurica Pawlicz awansował do race-off, do wyścigu barażowego. Otóż wystarczy. Wiadomo, że zasadniczą część turnieju wygrał z 14 punktami Martin Waculik. Dzięki wygranemu 20 wyścigowi swój dorobek do 13 punktów powiększył Emil Sajfudinow i on także jest już w wielkim finale. Natomiast w barażu pojadą Peter Kildemant, Patryk Dudek, Niki Pedersen i z 9 punktami Jurica Pawlicz. Warto więc było nękać Janusza Kołodzieja, warto było postarać się o wyprzedzenie Polaka, bo ten jeden punkt wywalczony w 20 wyścigu zapewnił Chorwatowi udział w biegu barażowym. Widzimy, jak ostro pracował na torze, ale też i nad poprawieniem swojej widoczności Peter Kildemant w trakcie jazdy na prostej. Zerwana zrywka, oczywiście poprawiająca widoczność, a to jest atak Jurycy Pawlicza, który wykorzystał niezdecydowanie Janusza Kołodzieja. Jechał na drugiej pozycji Polak, ale najpierw zabrał się za odbicie mu tej pozycji Peter Kildemant, a później, gdy Kołodziej jechał trzeci, został minięty przez Jurycę.